Dzisiaj porozmawiamy o odporności nabytej i wrodzonej, ponieważ jest to dosyć ciekawe. A przy okazji, może ktoś ma z tym problem, bo jest tutaj dużo takiej terminologii, która może się mylić, aczkolwiek jak się to już zrozumie, to naprawdę ułatwia życie i wręcz wszystko staje się jasne, mogę tak to powiedzieć. Zacznijmy od tego, że odporność dzieli się na nabytą i na wrodzoną. Wrodzona nazywana jest nieswoistą, a nabyta jest nazywana swoistą. I zaraz wytłumaczę, dlaczego to ma takie dwuczłonowe nazwy, że tak powiem, które używane są naprzemiennie. Oczywiście wrodzona to jest taka, z którą się rodzimy. Mamy ją od urodzenia. Rodzimy się. Natomiast nabyta to jest taka, którą, tak jak doświadczenie, nabywamy w ciągu życia. Nabywamy w ciągu życia. Z powodu kontaktu z patogenem. Bo to jest bardzo ważne, że nabywamy w ciągu życia po kontakcie z patogenem. Czyli jak już ten patogen będzie w naszym organizmie, wtedy ta odpowiedź zajdzie. Dlatego ona jest nabyta, bo ten kontakt wcale nie musi zajść. Jeżeli tego kontaktu nie ma, to po prostu mamy odporność wrodzoną, z którą się rodzimy i która po prostu jest taką odpornością przeciwko ogólnie wszystkim patogenom. Nie musi być kontakt z patogenem, aby ta odporność była. My po prostu się z nią rodzimy i może być tak, że będziemy zdrowi całe życie. No, to jest bardzo wątpliwe, ale będziemy, załóżmy, zdrowi całe życie i nie nabierzemy tej odporności swoistej, ponieważ po prostu nie będziemy mieli w ogóle kontaktu z patogenem. Więc ważne jest to, że odporność wrodzona jest nazywana nieswoistą, bo ona nie jest skierowana przeciwko konkretnym patogenom. Na przykład nie jest skierowana przeciwko wirusowi grypy, odry, przeciwko, nie wiem, polio. Ona jest po prostu ogólną odpornością, ogólną ochroną przed patogenami. Dlatego jest zwana nieswoista, bo działa nieswoiście. Swoistość to jest taka właściwość, taka charakterystyczna cecha, która zapewnia nam to, że właśnie jakieś przeciwciało działa swoiście, czyli jakieś przeciwciało zwalcza konkretny patogen, wywołujący konkretną chorobę. I zaraz to wyjaśnię. Tylko tak, wrodzona jest nieswoista, ponieważ zapewnia ochrona przed każdym patogenem. Patogen to jest ogólnie jakaś cząstka chorobotwórcza, na przykład wirus, bakteria, protista. Ochrona przed każdym patogenem. I ważne jest słowo każdym. Dlatego ona jest nieswoista, bo działa na każdy patogen. Po prostu jest taka ogólnikowa. Natomiast swoista będzie dotyczyła nam przeciwciał. Ponieważ przeciwciała będą występować tylko w odpowiedzi nabytej, co zaraz zrozumiecie, i ona będzie się opierała tylko na tym, w jaki sposób my te przeciwciała uzyskamy, czy my je sami wytworzymy, czy ktoś nam je poda, bo przeciwciała wiążą nam się z antygenem i dzięki temu możemy w dalszych procesach nasz patogen zwalczyć, ponieważ jeżeli ktoś nie wie, co to jest antygen, to jak mamy tutaj nasz cały patogen, to on na zewnątrz po prostu ma takie różne substancje, które nazywane są antygenami. Antygeny. I to są po prostu takie związki, najczęściej to są białka, które są na powierzchni tego patogenu, na powierzchni tego drobnoustroju chorobotwórczego. I antygen jest rozpoznany przez swoiste przeciwciało. Przeciwciało łączy się z tym antygenem, co wywołuje dalszą odpowiedź immunologiczną, czyli dalszą reakcję organizmu. Bo warto powiedzieć, że ogólnie odporność wrodzona jest taką bierną, można by powiedzieć. To jest bardziej taka bierna, natomiast nabyta to już jest konkretna reakcja całego układu immunologicznego. Więc swoista polega na tym, że przeciwciała są skierowane przeciwko
konkretnym patogenom albo antygenom. Więc bardzo ważne jest to, że nabyta ogólnie dotyczy przeciwciał. Przeciwciała będą tylko w nabytej. Bo jeżeli na przykład nie przejdziemy na przykład jakiejś choroby, to wcale nie musimy mieć przeciwko niej wytworzonych przeciwciał. Bo na przykład mamy patogen zwany wirusem grypy. Nasze przeciwciało rozpoznaje, że taki antygen znajduje się w naszym organizmie. On już wie, że to jest wirus, łączy się z nim i dzięki temu informuje tak naprawdę pozostałe komórki, które zajmą się już jego neutralizacją. Więc przeciwciała działają swoiście, swoista, bo przeciwciała są skierowane przeciwko konkretnym patogenom. Czyli odporność wrodzona jest nieswoista, ponieważ jest to ochrona przed każdym patogenem i podkreślam, że jest to ochrona. Specjalnie nie użyłam tu słowa przeciwciała, bo to będą różne mechanizmy, które będą chronić przed patogenem, a te mechanizmy nie będą swoiste. Po prostu to będzie taka ogólna ochrona, tak jak można porównać do tego, jak na przykład nosimy, nie wiem, na przykład kask, bo kask może nas ochronić przed na przykład upadkiem z roweru, przed upadkiem ze snowboardu, przed, nie wiem, uderzeniem w ścianę, przed oberwaniem piłką w głowę. To jest taka odporność wrodzona, czyli taki kask, taka ogólna ochrona, która jest przed każdym patogenem, tak naprawdę przed każdą sytuacją. Nie jest skierowana, że na przykład ten kask zapobiega tylko temu. Jest taką ogólną ochroną. No i tak. I przeciwciała są tylko w odporności nabytej i przeciwciała są swoiste. Dlatego ta odporność nazywa się swoista, bo przeciwciała są swoiste, czyli są skierowane przeciwko swoistym patogenom, przeciwko konkretnym patogenom. Na przykład przeciwciała wytworzone przeciwko wirusowi grypy rozpoznają tylko antygeny grypy. Takie przeciwciało na przykład nie rozpoznam choroby bakteryjnej, jakiegoś innego wirusa, to przeciwciało rozpozna tylko ten antygen i tylko z tym się połączy, bo one działają swoiście. Więc jak już się tutaj rozgadałam na temat tego, to teraz możemy przejść do odpowiedzi wrodzonej, w sensie odporności wrodzonej, bo ona się składa z trzech barier. Jak już mówiłam, to są bardziej takie bariery, takie mechanizmy, niż jakieś konkretne takie reakcje. Pierwsza bariera to jest nieuszkodzona skóra. Więc tak jak mówiłam, to jest tak, objawia się dosyć niepozornie ta odporność wrodzona, bo wbrew pozorom nasza skóra także stanowi barierę ochronną. I jest ona wrodzona, bo oczywiście każdy ma się rodzi z nieuszkodzoną skórą. Bariera ochronna. Po prostu taka mechaniczna ochrona. I istotne jest to, że piszę tutaj te punkty, ponieważ bariery ochronne będą trzy, z czego dwie będą wrodzone, a trzecia to już będzie nabyta, bo to będą bariery w kolejności, w jakiej nasz patogen będzie chciał wniknąć do organizmu. Czyli najpierw, jeżeli on będzie chciał wniknąć, najpierw on będzie miał kontakt z naszą skórą. I ona, jeżeli jest nieuszkodzona, to on nie powinien się dostać. Następnie dalej. Może być niskie pH. Niskie, czyli kwasowe. Niskie pH może być na przykład w pocie, bo w pocie jest NaCl, chlorek sodu, czyli sól tak naprawdę, więc pH jest niskie, a niskie pH działa po prostu bakteriobójczo, czyli źle wpływa na bakterie. Niskie pH może być w po prostu, innymi słowy, w skórze, bo po pierwsze pot jest wydzielany przez skórę, a po drugie przez skórę jest wydzielany także łój, czyli to, co nam tak natłuszcza skórę, dlatego że łój ma kwas mlekowy, mleczan, to jest też to, co powstaje podczas fermentacji mlekowej w mięśniach szkieletowych.
Ale jak to kwas? Kwas daje nam środowisko kwasowe, czyli pH jest niskie. Niskie pH może być także zapewnione przez sok żołądkowy w żołądku, bo w soku żołądkowym jest kolejny kwas, czyli kwas solny, czyli HCl. I niskie pH może być także w pochwie, zapewnione także przez kwas mlekowy. I co jest istotne, to jest właśnie to, że niskie pH działa bakteriobójczo, a do tego niskie pH w soku żołądkowym powoduje aktywację enzymów trawiennych, aktywacja enzymów trawiennych żołądka, które będą nam trawić białka, które tworzą nasze patogeny, bo patogeny, organizmy ogólnie są zbudowane z białek. I nasze patogeny także są zbudowane z białek, więc aktywacja enzymów trawiennych w żołądku, które trawią białka, więc także patogeny, bo enzymy, które są w żołądku, one są aktywne tylko w takim pH, jakie występuje w żołądku, czyli w niskim. Więc to są nasze takie bariery ogólnie, z którymi właśnie patogen się spotka, jeżeli będzie chciał wniknąć do organizmu lub ewentualnie już do niego wniknie i wtedy zostanie na przykład strawiony w żołądku. Kolejnym takim mechanizmem jest to, że mamy jamę ustną i oko. I oko wydziela łzy, jama ustna wydziela ślinę. I w obu tych substancjach zawarty jest lizozym. To jest białko bakteriobójcze. I istotne jest to, że ono jest bakteriobójcze w ten sposób, że po prostu rozpuszcza ściany komórkowe bakterii, czyli niszczy ściany komórkowe bakterii. I należy jeszcze pamiętać to, że coś jest bakteriobójcze, nie znaczy, że działa na przykład na wirusy. To jest specjalnie nazwa bakteriobójcze, bo na przykład wirusy nie mają ściany komórkowej, więc to nie będzie na przykład na nie działać. Więc to, że coś jest bakteriobójcze, nie znaczy, że niszczy nam wszystkie drobne ustroje. Ale tak, mamy właśnie ochrona przed patogenem, to jest na przykład skóra, która jest nieuszkodzona, pH na tej skórze, spowodowane właśnie łojem, potem, jak się patogen dostanie na przykład do środka, to niskie pH mamy dalej w żołądku, w pochwie. Za to jama ustna i oko. Tutaj jest wydzielona ślina, tu jest wydzielane łzy. I obie te substancje zawierają białko bakteriobójcze, czyli lizozym, który działa w ten sposób bakteriobójczy, że niszczy ściany komórkowe bakterii. To, co jest jeszcze istotne, to, że może być śluz. Na przykład błona śluzowa układu oddechowego wydziela nam śluz układu oddechowego. Wydziela nam śluz, który po prostu zatrzymuje w sobie patogeny, żeby one dalej nie przechodziły, żeby się nie dostawały dalej w głąb organizmu. Więc śluz plus rzęski, bo na rzęskach także mechanicznie zatrzymują się po prostu patogeny. I jest także śluz w jelicie cienkim. W jelicie już nie ma rzęsek, ale jest dalej śluz. I to, co jeszcze warto dodać, to, że mogą być reakcje takie czynne, bo sama nazwa wskazuje, reakcja jest czynna. To wszystko to są takie bariery mechaniczne, takie bierne po prostu, które są tak czy inaczej. One po prostu są w naszym organizmie i przy okazji chronią. Natomiast taką konkretną już reakcją odporności wrodzonej jest na przykład gorączka. To jest już reakcja organizmu, bo gorączka nie jest takim stanem przewlekłym, jak na przykład przewlekle mamy śluz, mamy przewlekle śluz w jelicie, mamy przewlekle niskie pH potu. Natomiast gorączka to jest już konkretna reakcja na to, że ten patogen się znalazł w naszym organizmie. Tak samo jak na przykład kaszel czy wymioty. To są już odruchy, które są reakcją aktywną, więc to jest
można powiedzieć, czynna odporność wrodzona, tak jak to wszystko jest takie bierne. To normalnie zdrowy człowiek nie ma gorączki, zdrowy człowiek nie wymiotuje i nie kaszle non-stop. I teraz możemy przejść do naszej drugiej bariery ochronnej, czyli jeżeli niestety nasz patogen ominie to wszystko, to on trafia na drugą barierę ochronną wrodzonej odporności i to już będą jakieś komórki. Natomiast znowu, to nie są komórki, które są wytworzone na przykład specjalnie dla tego patogena, tak jak przeciwciała specjalnie są wytwarzane przeciwko patogenom. To są po prostu komórki, które są w organizmie i jeżeli patogen się znajdzie, to one się nim zajmą. Natomiast one nie są specjalnie dla niego wytwarzane. I to są komórki żerne. Już sama nazwa wskazuje, będą nam coś trawić. Komórki żerne i komórki NK. NK to jest skrót od Natural Killers, czyli naturalni zabójcy. Wiem, ta nazwnictwo jest po prostu genialne. Komórki żerne odpowiadają za fagocytozę, a komórki NK po prostu za niszczenie patogenów. No, fagocytoza patogenów, niszczenie patogenów, to wszystko tak naprawdę jest niszczeniem patogenów, ale komórki NK niszczą je w inny sposób, nie poprzez fagocytozę. Fagocytoza to jest tak naprawdę sposób odżywiania się, jeżeli ktoś to kojarzy, że polega na wchłanianiu substancji i trawieniu ich wewnątrz, a potem usuwaniu resztek na zewnątrz. I tak właśnie robią komórki żerne z patogenem. Mamy taką komórkę żerną, tu ma takie usta, można powiedzieć. To jest oczywiście wymyślone mniej więcej. Tu mamy jakiś patogen, ona po prostu go wchłania do środka i go tutaj trawi, i potem jakieś resztki jego niestrawione usuwa. Dlatego jest nazywana komórką żerną, bo przeprowadza fagocytozę, czyli wchłania dosłownie, trawi ten patogen, a komórki NK niszczą je w inny sposób, nie wchłaniają ich do siebie. I komórki żerne to są trzy rodzaje komórek, to są makrofagi, eozynofile i neutrofile. I jest, o tym też odcinek będzie, o rodzajach komórek, ponieważ to są ogólnie leukocyty, czyli komórki krwinki białe. Makrofagi to są agranulocyty, a eozynofile i neutrofile to są granulocyty. I ten podział leukocytów polega na tym, że agranulocyty to są te, które nie mają granuli w swojej budowie, czyli są agranularne. Nie mają takich ziaren, takich granulek, natomiast granulocyty mają w swojej budowie właśnie takie ziarnistości w cytozolu, takie granulki, dlatego są nazywane granulocytami. Eozynofile oznacza kwasochłonne, bo file to jest jakby chłonne, to co lubią. Eozyno to są kwaso, a neutrofile to są obojętnochłonne. Neutrofile, bo neutro, neutral, obojętno. I komórki NK to są także agranulocyty. Też będzie o tym właśnie film, żeby lepiej to zrozumieć, że są komórki żerne, które przeprowadzają fagocytozę, to są trzy rodzaje i komórki NK. I teraz, jeżeli jakimś cudem ten patogen przejdzie te wszystkie mechanizmy, natrafia na trzecią odpowiedź, trzecią odporność, i już tu jest, to już jest odpowiedź nabyta, swoista, bo wtedy wytwarzane są przeciwciała. A przeciwciała są wytwarzane przez limfocyty B. Dlatego odpowiedź. Trzecia bariera ochronna, czyli odporność już nabyta, to są limfocyty B, które tworzą przeciwciała, oraz limfocyty T, które nie tworzą przeciwciał, ale w inny sposób unieszkodliwiają patogen. Tak więc w tym momencie znaleźliśmy się w naszej odpowiedzi nabytej i swoistej, i trzeba pamiętać, te przeciwciała właśnie w niej się znajdują. Jedyne komórki, jakie biorą udział w odpowiedzi wrodzonej, to są komórki żerne i komórki NK, czyli T, a w nabytej przeciwciała. To jest bardzo istotne. Dobrze. A więc tak szybko przechodząc do odporności nabytej. Jeszcze raz, ona będzie się tylko opierać na tym, w jaki sposób w naszym organizmie znajdą się przeciwciała.
I one mogą się znaleźć albo w ten sposób, że biernie zostaną nam podane przeciwciała. Dlatego jest nazywana bierną. Organizm otrzymuje przeciwciała, nie wytwarza ich samodzielnie. I oczywiście trzeba pamiętać, że to są przeciwciała swoiste, czyli przeciwko konkretnemu patogenowi. Lub czynna, czyli organizm, układ immunologiczny czynnie uczestniczy w wytwarzaniu przeciwciał, czyli sam je wytwarza. Organizm wytwarza przeciwciała skierowane przeciwko konkretnemu patogenowi. Trzeba pamiętać, że to są przeciwciała swoiste oczywiście. A więc tak, mamy już połowę za sobą, bo mamy odporność nabytą, czyli swoistą, czynną, czyli organizm sam wytwarza te przeciwciała, o których cały czas mówimy, lub bierną, czyli organizm otrzymuje te przeciwciała. I zacznijmy od biernej, bo jest krótsza. Możemy otrzymać przeciwciała w sposób bierny, albo naturalny, albo sztuczny. Taki sam podział będzie w naszej czynnej, bo albo możemy czynnie wytworzyć przeciwciała w sposób naturalny, albo możemy w sposób sztuczny, czyli indukowany, wytworzyć przeciwciała. Czyli tak, bierna, organizm otrzymuje, on jest bierny, organizm nie musi ich tworzyć, on po prostu je otrzymuje. Lub organizm jest czynny, czyli sam wytwarza przeciwciała. Bierna. W naturalny sposób, jak otrzymujemy przeciwciała? Na przykład płód od matki przez łożysko. Bo taki płód nie ma po prostu wielu funkcji życiowych jeszcze wykształconych, więc on wszystko otrzymuje od tej matki i także dostaje od niej przeciwciała. W ten sposób on nabywa odporność, bo dostaje przeciwciała od matki, więc nie musi ich wytwarzać, jest to bierne i to jest sposób naturalny, więc no jest naturalny. I kolejny element znowu dotyczy nam dziecka, ponieważ noworodek z mlekiem matki, dlatego warto pić mleko matki z noworodkiem matki, bo w tym mleku zawarte są po prostu naturalne przeciwciała. Mleko zapewnia taką naturalną odporność. Czyli to są dwa sposoby naturalne, gdzie właśnie możemy biernie uzyskać przeciwciała. Natomiast sposób sztuczny to jest surowica odpornościowa, pewnie już wiadomo, że na przykład przeciwko jadowi żmij i tak dalej. Bo nasze przeciwciała, ona jest używana w takich sytuacjach kryzysowych, że na przykład ktoś jest ukąszony przez węża i tak dalej i trzeba szybko podać mu przeciwciała, bo on nie zdąży ich samemu sobie wytworzyć, bo on inaczej umrze, bo ten jad się szybko rozprzestrzenia, paraliżuje na przykład układ nerwowy. Więc w takich sytuacjach musimy od razu jak najszybciej podać przeciwciała, nie ma czasu na ich wytworzenie. I jest to oczywiście sztuczny sposób, bo nikt naturalnie nie otrzymuje surowicy. Jest to po prostu mieszanina sztuczna, wykonana przez człowieka. I właśnie jest ona bierna, ponieważ organizm nie wytwarza przeciwciał, tylko je otrzymuje w tej mieszaninie. I trzeba pamiętać o tym, że surowice to jest po prostu, to są przeciwciała. To jest mieszanina z przeciwciałami, żebyście nie myśleli, że to jest jakaś nie wiadomo co. To po prostu są przeciwciała. Tak samo jak płód od matki przez łożysko otrzymuje te przeciwciała. Noworodek z mlekiem matki otrzymuje przeciwciała i surowica to są także przeciwciała, które natychmiast zwalczają ten patogen. I to jest właśnie natychmiast, no szybko w skrócie. I jeszcze takie ważne było kiedyś takie zadanie, dlaczego surowicy nie można podać na przykład doustnie jak leku, tylko otrzymujemy ją w zastrzyku, w ogóle jakiś głupi obrazek. Strzykawki. Dlaczego otrzymujemy ją w zastrzyku, a nie bierzemy ją na przykład w postaci tabletek doustnie? Dlatego, że jest to przeciwciało, a przeciwciało to jest, uwaga, zapomniałam tego powiedzieć, to jest białko. Tak jak w sumie większość cząsteczek, to jest białko. Jeżeli spożyjemy białko, ono zostanie strawione w naszym układzie pokarmowym, w naszym żołądku. Więc surowica trafia od razu do krwi
bo jako białko zostałaby po prostu strawiona i nie byłaby skuteczna. I na tym się kończy nasza odpowiedź bierna, więc wcale nie jest ona taka trudna. Jest to po prostu łożysko, mleko matki i surowica. Więc jeżeli macie wątpliwość właśnie, jak powstała nasza odporność, że wiemy, że ona jest nabyta, bo wiemy, że to nie jest nic z tego, wiemy, że brały w niej udział przeciwciała. No i tak, czy te przeciwciała sami wytworzyliśmy, czy my je otrzymaliśmy? Jeżeli je otrzymaliśmy, to otrzymaliśmy je biernie, bo byliśmy bierni. I teraz tak, czy otrzymaliśmy je naturalnie właśnie od matki, czy ktoś nam je podał? No i teraz sobie dopasowujecie w zależności od waszej sytuacji życiowej. I teraz czynna. Już wiemy, że czynna, organizm był czynny, sam wytworzył przeciwciała w sposób naturalny, czyli oczywiście po chorobie. To jest najbardziej oczywisty sposób z tych wszystkich, jak możemy uzyskać przeciwciała, czyli po chorobie, bo jak wcześniej wspominałam, odporność nabyta nabywamy w ciągu życia po kontakcie z patogenem. Akurat w tym przypadku ta odporność jest taka trochę właśnie sztuczna, dlatego że kontakt z patogenem był, ale przeciwciała otrzymaliśmy z zewnątrz. Ale ważne jest to, że właśnie czynna może być naturalna, bo przeszliśmy chorobę, czyli nasz organizm wytworzył przeciwciała skierowane przeciwko konkretnej chorobie, a konkretniej przeciwko konkretnemu patogenowi, który wywołał chorobę, na przykład przeszliśmy grypę i nasz organizm wytworzył przeciwciała skierowane przeciwko wirusowi grypy, żeby zwalczyć tego wirusa. Czyli naturalny sposób to jest po chorobie, a sztuczny sposób to jest coś bardzo popularnego, czyli szczepienia. To jest właśnie rodzaj nabierania odporności. Bo nabywamy tą odporność, ale z drugiej strony nabywamy ją w sposób sztuczny, bo mamy kontakt z tym patogenem, ale nie w sposób naturalny. Nie zostaliśmy nim naturalnie zakażeni przez przypadek, tylko specjalnie ktoś nam wstrzyknął ten patogen do organizmu, po to, żebyśmy mogli wytworzyć przeciwko niemu konkretne przeciwciało. I teraz takie krótkie posłowie, jak działają takie szczepienia. Ogólnie będzie film na temat szczepień, odpowiedzi wtórnej immunologicznej, pierwotnej immunologicznej i tak dalej, bo to jest dużo rzeczy, ale szczepienia polegają na podaniu osłabionego lub martwego patogenu, no bo gdybyśmy podali żywy, całkowicie w pełni silny, no to prawdopodobnie doprowadziłby do choroby, a tego byśmy nie chcieli, dlatego to jest podanie słabego lub martwego po prostu patogenu. Po to, żeby organizm już miał z nim kontakt, kontakt z jego antygenem, żeby przeciwciało już zostało wytworzone. Podanie słabego lub martwego patogenu lub antygenu tego patogenu, wytworzenie swoich z tych przeciwciał, układ immunologiczny jest pobudzony, wytworzenie swoistych przeciwciał, czyli skierowanych przeciwko konkretnemu patogenowi. Wytworzenie swoistych przeciwciał, które będą po prostu zwalczać ten patogen, jeżeli on na przykład kiedyś wniknie do organizmu, przez co odpowiedź immunologiczna będzie szybsza. Dlatego też warto powiedzieć, że szczepienia są po prostu swoiste, bo szczepienie przeciwko grypie nie będzie nam działać na przykład wirusa odry, tak jak już mówiłam. Bo szczepienia to szczepienia polegają na podaniu słabego lub martwego patogenu, konkretnej cząstki, która powoduje konkretną chorobę. Przez to nasz organizm wytwarza przeciwciała, które są swoiste, czyli są skierowane właśnie przeciwko temu konkretnemu patogenowi. Dlatego też szczepienia są swoiste, bo są skierowane przeciwko, bo powodują powstanie przeciwciał skierowanych przeciwko konkretnemu patogenowi. No, więc mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. No i tak. Kolejne rzeczy będą w kolejnych filmach.